zmiana z premier Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego. Czy to dobry wybór? O to pytamy mieszkańców Jeleniej Góry w programie Maraton Subiektywności. Według mnie Morawiecki jest bardzo dobrym kandydatem, dlatego że jest ekonomistą, zna się na gospodarce i należy w tej chwili zrobić wszystko, żeby rozwój Polski był w wysokim, wyższym stopniu. No i pomogłoby to wszystkim ludziom i w znalezieniu miejsc pracy i oczywiście tyle młodzieży by nie wyjeżdżało za granicę. Według pani? Może być. Nie wiem, w ogóle naprawdę nie wiadomo momentami co, kto, za co, ile, komu. A ludzie zostawieni sami. A to wszystko dla nas, wszystko dla narodu. No uważam, że ta Szydło była całkiem niezłą premier. Także no nie wiem, czy do końca to jest dobra zmiana. Mniej więcej dobra. Co znaczy mniej więcej? Mniej więcej, no dopiero się okaże, jak będzie z Morawieckim. No myślę, że ktoś, kto jest młodszy, na pewno ma u mnie plusa, ze względu na to, że no nie jest to osoba, która ma jakieś poglądy archaiczne, tak jak często to bywa z politykami w starszym wieku. Dlatego na pewno, może nie jest to moja partia, na pewno jest to zmiana na plus. A co pani sądzi o tej zmianie? Sądzę, że nie jest tak do końca chyba dobra ta zmiana, dlatego że nie wiem, na samym początku rząd umawiał się, że Beata Szydło będzie przez te 4 lata rządów, a teraz jest nagle zmiana. Ale jestem dobrej myśli. Być może rząd ma jakieś plany dalekosiężne i to przyniesie jakieś skutki. Czego pan by oczekiwał od nowego premiera? Polityki proeuropejskiej. Tak, z części się wywiązali, na przykład to, że seniorzy będą mieli tańsze leki, wywiązali się z tego program 500+, ale z tego co pamiętam, tam jeszcze było parę rzeczy, z których jeszcze się tak chyba nie do końca wywiązali, więc na to czekam. Według pana, czy to dobra zmiana? Trudno powiedzieć, za mało czasu minęło. Co pani sądzi o tej postaci? Bardzo dobra postać. Dlaczego pani tak? Wykształcony człowiek. Wszystko będzie dobrze. To trudno powiedzieć. Musiałbym się zastanowić nad tym. A to jest początek dla tych ludzi, nie? W parze. Rozumiem panie, o co chodzi? A tak to sam Pan Bóg jedyny wie, jak to będzie dalej. Innego wyjścia nie mamy, tylko czekać. Zdanie mieszkańców jak zwykle były podzielone, choć większość nie jest w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi, ponieważ Mateusz Morawiecki swoje stanowisko piastuje od kilku dni.